No cześć, siemanko. Jak tam, ochłonęli po wczorajszym hajpie? Dzisiaj tak bardziej na spokojnie, na luzaku. Wchodzimy w tę transmisję. Dzisiaj kilka gierek się na streamie pojawi. Będzie oczywiście Paweł Exile. Polatamy sobie troszkę kopalnie, tak jak wczoraj. Pogadamy jeszcze o tym nowym kontencie, o nowych gemach. Czy mogą zagrozić mecie? A tymczasem mamy ekipę, jest Hołha, jest Zero, więc poszczelamy sobie tak jak wczoraj w nocy. Jeszcze pograliśmy kilka meczyków, nawet jeden udało się wygrać, więc ja jestem jak najbardziej zadowolony. A tutaj zdejmę scenę może. Które to? To jest to chyba. Dobra, Ryja wam pokażę na połę, to na spokojnie. Tutaj wiecie, all inclusive, trzeba się skupić i mam nadzieję, że nie będzie nam gierki cięło. Muzyka oczywiście zostaje. Cześć Klimo, cześć Maniu, cześć Robercie. Witam z rana. Co wy też spać nie możecie? Ja pierdzielę, to jest łopatologia jakaś. Co tu się dzieje? Słuchajcie, ja sobie wejdę do was. Ojejku, weźcie mnie, wymutujcie na tym streamie, halo policja. Bo zaraz Hołha ciebie zmutuje, kurwa mać. O, dobra, może być. Nadciąga kawa, a ja mam żywca zdrój ze smakiem jabłuszka. O, bo nie ma to jak odżywiać się zdrowo. Co, ty to byś chlał tylko ten alkohol? Dobra, akceptujcie. No już, ja już giereczkę mam włączoną. Czekaj, Discord. Łapeczkę daję. Tutaj muzyka sobie będzie grała, chociaż wolałbym grać bez muzyki, bo wiecie, kroki lepiej słychać i tak dalej. Ale coś tam w tle niech sobie pyka. Dobra. Łapeczkę ci zostawiłem. Kontynuacja, może być. Dobra, jest. To wy się tak przerzucacie, kurczę. Raz ten mi wysyła zaproszenie, raz ten mi wysyła zapro. Zdecydujcie się. No kurczę. Kto chce, żebym był na górze? Halo. To jest po kawie, teraz nie gazowana. Ale kawa? Tych. A jest gazowana kawa gdziekolwiek? Bo nie wiem. Ja zaraz coś zrobię, muszę zrobić tą jedną rzecz. Dawaj tego jego streama, kurwa, na podglądzie. Dobra. Jaki podgląd? Panie, to się napastowanie nazywa, wiesz? To jest jawny szkaling, tu na prokuraturę trzeba dzwonić. A nie gazowana woda. To dobrze, to brawo ty, Maniu, w takim razie. Nie, ja też nie gazowany, po gazowanym mam gazy. I to takie, że nawet przeciwnik słyszy. Widzisz, ten już maskę założył, bo on wie co się, co go czeka, co nie? Jarku, nie wiem czy wiesz, ale nie widać ringa u ciebie. Co robi? Co? Nie widać na streamie ringa. Ale jak to? No, no widzę twoje pulpit. Ej, halo. Halo, co to się odwaliło? Czekaj ta sekundkę. Dodaj, to weźmiemy zaraz przechwytywanie gry. Masz na tą tapetę, szkoda, że ze starej linii. A jest już nowa? A? No zmieni wszystko w swoim czasie, jest 8:30. Cześć Fonaki, siemano. Dobra, zobaczymy teraz. O, Maniutek, piłem kiedyś taką kawę. Ej, bez jaj, nie przechwytuje mi ringa. Wczoraj mi przechwytywał normalnie. Settings. Ara, nie boardless, tylko damy sobie window full screen. O, i już wszystko ładnie, pięknie jest. To w windowsowym oknie było w windowsowym. Będzie trochę ucinało mi ekran, ale wszystko jak najbardziej działa. Dobra. To dziwnie, że ci nie przechwytuje. Wczoraj jakoś normalnie przechwytywał, nie było z tym problemu, a dzisiaj widzisz, komputer dostał pierdolca. I trzeba wszystko od zera ustawiać. A to też wiesz, takie ustawienie na szybko. Wczoraj jak stream odpalałem jeszcze wieczorem na YouTubie, to wszystkie sceny out i od nowa na YouTube trzeba było konwertować. Jeszcze problem. Zobacz, napisał. Problem z kluczem, czekaj, czytam sobie. Momentka, u klienta dostałem kawę po kaszubski. Nie dość, że mocna, bo z pół kubka nasypanej kawy zaprawione spirytę, taka 30 spirytu polecam, prostuje nogi jak nic, taka ojejku, przed imprezą coś takiego walnąć i chodzi całą noc nakręcony. O kurde. Ja nie byłem w stanie wrócić do pracy. Można? A jak?
Masz nową tapetę, jak coś, zostałem ci. Dobra, sobie znajdę coś. W Apexa Legend nie gra, zainstalowałem ostatnio. Chwilę pograłem, ale nie dla mnie gra. Za bardzo dynamiczna klimo, ja to stary dziadek już jestem. Jeśli mogę coś powiedzieć, to ja później po południu, jak już wstanę, bo jeszcze nie kładłem się po nocy, chcę zrobić streama właśnie z Apexa, także... No ja tam w Apexa, grał nie będę. Popatrzę na pewno, nie? Ale nie, jeszcze raz ściągać te 20 coś giga. Nie, dla mnie za bardzo to jest dynamiczna gra. Za bardzo. Ja to grałem, ja wiem, może łącznie około godziny. Testowałem to po prostu, nie? Nie, no ja to z dyszka to zrobiłem. Dyszka zrobiłem. Cześć Luki, witam z rana. Siema Snowar. Halo, halo. Nie, no będzie słuchowisko jak wczoraj. Robert, nawet jeżeli będziesz trochę później, to tą kopalnię możemy dokończyć. Wezmę, nie wiem, Exalta już nie mam. Może ty możesz, to się kupi trochę tych. Trochę kamieni, co boostują paliwo. Nawet dłużej pobiegamy. No tutaj gry będą długie, a wczytywać się będzie... Znaczy gry będą krótkie, a wczytywać się będzie długo. 4 minuty czekamy. No ale jest rano, nie ma jeszcze aż tak wielu osób. No i nie ma naszego pro Uber lidera, czyli Pieńka. Pieniego. Tak. Bo on to na słowo kurła gra się od razu znajduje. No niestety. Zostajcie jeszcze raz ready. Dawaj. Gramy 3 versus 4. Więc chill, z kim my tu ostatnio grali? A z Zerem 7 godzin temu. To jest gra bardzo z niewielu, nielicznych gierek, które Jarek tak się wciągnął. No jeżeli chodzi o Battle Royale, tak. Tak. Innym po prostu nie podchodzą. Apex jest za dynamiczny dla mnie. Tam się zbyt szybko wszystko dzieje. A ja to już wiesz, no dochodzę do 30, to takie powolne ruchy, tu wycelować, tutaj coś zebrać. Powoli do przodu. A hype teraz musi zejść, ponieważ jeszcze 16-17 dni. Do nowej ligi, nowego dodateczku. Ludzie już, powiem wam, nie mają takiego hype'a. Troszkę słuchałem jeszcze z rana, jak wstałem. Osoby na YouTubie, które tam first impressions, co nie? Pierwsze te... no, jak to się mówi? Pierwsze wrażenia a propos ligi. No, czyżby gdzieś kończyły się pomysły? Ciekawe. Dużo się działo, Snowar. Wiele rzeczy, ale niektóre muszą poczekać jeszcze trochę czasu. Aby ujrzały światło dzienne. A może spróbujemy na amerykańskim serwerze? Nie, tam 200 pingu jest. Czekaj, 8:30 zaczną się gry wczytywać. Spokojnie, niech ludzie ruszą dupę. Na chillku, tak zawsze jest z rana. Myślę, który to by skin wziąć. Może ten. Wczoraj się nawet sporo działo, bo kilka banów poleciało. Przyszły nuby. A co pierdzielić? To i Bartosz, siemano. Naluty. Siema Bartku. Powinienem być... teraz do Soulfightu, albo Global Free, albo samemu mapy poszukać, albo Rota na wyższych mapach, te 13 z Quantity, to jest to zrolowane. Znaczy, Robercie, wiesz co? Ja to bym kupił kilka tych kamieni na Soulfight. Czekaj, Poe Trade. Albo Poe Ninja? Poe Ninja. A widzimy. Powinniście widzieć to, nie? Mam przechwytywanie teraz. Ojojojojoj. Jest Poe Trade. Tak, jest Poe Ninja. Zero kaplik teraz jak będzie jak rodzynek, dwie panny i one. No jak? Gilet Sulfide, 30 chaosów, a ten daje 105, co? 105, co? More Sulfide, to ze 3 mapy się przebiegnie, 4, 30 tysięcy Sulfide'a jest i na tych wyższych byśmy mogli sobie biegać, nie? Z rana nie, wczoraj wieczorem był, patrz, 1,5 giga bez Steamu. Ja teraz odpaliłem, jak włączyłem kompa, to 2 coś giga patchowało tego. Na Steamie. Poe. No. Na Steamie tak, na Steamie jest więcej. A mi dzisiaj ściągało jakieś 55 mega. Minimalne update'y. Cześć Godless, co tam panie streamer?
Godless Streamer, to już mu daję. O jak? Czekaj. Cześć Grego, witam. Już leci subik do Godlessa w takim razie. Dobry, dobry. Cześć Grego. Witam serdecznie. Leci sub w ciemno. Co on tu streamuje? No widzisz, Tibia. Panie, jak to ty biczy, krzesłami rzucaj. Nie no, żarty. Pamiętam. Spoko, morda. Głośno o tym było, o tym dziecku, co krzesłem matkę. No jak. Czekaj, Red Beasty. To nie, one się Gilead nazywają. Nie, czekaj. Gilead, Sulfite. Sulfite. No to jeszcze jakieś Sulfite? Tu jest. A, 50%. Ten kosztuje 20c. To chyba wolę ten. Rakonta Niko ma pełny na 150 more Sulfite. Ale ciekawe, czy na raz, czy można ze 3 razy takie coś wziąć? Znaczy, czy będzie jedno złoże ropy, czy 3? To zależy. Jak, o, otwarta, jak, nie? Ja to już robiłem, nie? To musi być mapa bez żadnego tego mastera. To ze 20 tysięcy. Tak czy tak się zbierze, więc na chilku. Zależnie od, no, od farta, no bo ja raz trafiłem właśnie na 3 złoża i miałem łącznie po jakieś około 10 tysięcy zebrałem łącznie, nie? Oho. Robercie, wiesz, nie chce mi się roty latać przez was, szczególnie, że stream jest transmisja. Ja tam, wiesz, że jestem sceptycznie nastawiony do biegania z randomami. Jak dropnąć mirora, to samemu, a nie z jakimś noobem. Nie, bo jeszcze niechcący będziesz miał nie takie dzielenie, nie? I ci zabierze. Znaczy, co do streamów, no nie wiem, jeszcze ten tydzień na pewno mam wolny. Z tego, co się orientowałem, a później zobaczymy. Jeżeli coś, to normalnie wracam do roboty i strumyki będą się pojawiały. Na pewno z nowej ligi. Bo tak przed końcem tej ligi, to widzicie, tak... Te mirory, no. Ktoś musi je dropić, a ja jeszcze nie znalazłem. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba o 9 resetują się te daily i tak dalej. No to zaraz ludzie zaczną wchodzić. No i dobrze by było, jakby nam znalazło giereczkę przed, bo im brakuje 9 damage'u zrobić. O, no, jest mówisz, masz. 9 damage'u. Na moje statystyki dzisiaj nie patrzcie, bo to będą pierwsze 3-4 gry, 0 damage'u zrobione i bardzo szybko będę padał. Trzeba się rozegrać. No, ja to się już czwarty dzień rozgrzewam, tak powiem. No, to będzie czwarty dzionek już. Co? Klasycznie Fisherman? A jak? Cześć Fijakowy, siemano. Siema, Fijak, siema. Podobają się nowe supporter paki. Dla mnie 3 na 10, Gregu. Na pewno sobie sprawię jednego na początek ligi. Może przed. Zobaczymy. Ja jeszcze się nie zagłębiałem. Są jakieś ciekawe? To zależy od gustów, no. Aha. Jednemu się podobają, jeden, ktoś wczoraj pisał, zajebiste te supporter paki, takie 9 na 10, nie? Ja spojrzałem, 3 na 10. Nie są złe, bardziej interesować mnie będą skrzynki. Ty, gdzie jest zero? Rudego wywaliło, dawa. Cześć, Arci. Co jest? Gdzie ty jesteś? Z wami w teamie. No to chyba nie, bo jesteśmy we dwóch, co jest naprawdę dziwne. A byłeś w teamie. A byłeś ta tutaj fakt. Z nami. Ten mikrofon trochę oddalę, zniżę. Znalazło grę? No grę znalazło, ale ciebie wyrzuciło, nie wiem. O jejku, nie! Nie. Co to za lagi? Czemu mi to tnie jak cholera? Zresztą czekaj, że mnie wrzuci do was do teamu. Nie no, rad... Nie wiem, mi pisze, ej, że kurwa. Dalej szuka gry i że my jesteśmy we trójkę. Tak? No. Powiem ci, że aż dziwne. To proponuję zresetować Roę. Właśnie to robię. Roę bardzo nie lubię, jak się odstawuje, ogląda coś na YouTube. Olo, to ja nie chcę. Olo, to ja nie chcę. Ale mi jakoś dziwnie ta gra chodzi dzisiaj.
I don't know why. I have no idea why. Powinno tak działać. Chyba gdzie jest przejście, tu jest. Ile macie osób? Pff, 7. Nie, mi nie znalazło gry. A z czego to 5,56 strzela. No dobra, to ja poczekam. Nie, no możemy wyjść jeszcze raz się załadować, że nie będzie z tym żadnego problemu. Bo tam Merek chciał jakiś damage robić, nie? Przed godziną 9. O, super. Się koleś zrespił, ale... Superior Helmik. On gdzieś z tamtej strony się respił. Cześć Darku, witam. Pamiętam dziś jak stanę, no właśnie jakiś random z globala i lecieliśmy jego mapę super na pa i Miro dropnął dla mnie. A ja też chcę. Ja też chcę, Robercie. Nie, kompensator, nie. Na co mi ten shit? Idź. Muzinek, nie. Remington, o, na tym jest Remington. A tam z tego strzelać nie umie. Dobra, też idę typa posnajpić troszeczkę. Czemu nie? Piątka, nie, dziękuję. Czy jeden, tam może dwóch nawet było, nie? Aż ich nie widzę. O! Słychać strzały. Ja słyszałem linkę koło siebie. Moja. Ja byłem, wchodziłem sobie na budynek. Aha, czyli do ciebie strzelali? Do mnie ktoś ładował? No, słyszałeś strzały. Ja mam muzykę w tle, ja to nic nie słyszę. Ale jak ktoś we mnie ładował, to zaraz tu pewnie przyjdzie. A niech przyjdzie. Cześć Mateuszu. Zombiaki chodzą po mapie? No to też chodzą zombiaki. Takie, które nie spały całą noc. O, pfu. To te linkę? Nie. To gdzieś tu linkę koło siebie słyszałem. No chyba żadnych nade'ów nie ma, nic. Nie, ja muzykę sobie wyłączę i zgłośnię trochę rolę. Troszkę cię zgłośnić. Bo tu ktoś był. By the way. No mówię. W którym miejscu kogoś widziałeś? Ja? No nie, mówię, że ktoś był gdzieś. W tym domku? Naprzeciw mnie? Jak jestem? Mhm. Ja gdzieś tu blisko słyszałem tą linkę. Huka. Za cholery nie wiem, gdzie ten koleś jest. Jeden bądź dwóch, gdzieś tu biegają. Wchodzę na dach. Możliwe, że na dachu jest. Okej, to te linką? Nie. Gdzieś na blisko też ich, też słyszę. Gdzieś z tej strony to chyba było. A, powalił mnie, jest tutaj na dachu. Dobra. Z czego ja żem w niego walił? Ta, jest z niego w zemki 12, ty ze snajpy. Dobra, z muzyką damy sobie na razie czas spokój. Czekaj. Lutuję mnie, ziomek, bo jest spokojnie do niego podchodzić. Na samej górze? Tak. Na samej górze. Po lewej stronie perfidnie. Quality, gdzie jest music? Trafiłeś go? Te, on mi heada sprzedał. Music Master Volume damy, tak. Tak. Dobra.
No to była bardzo szybka giereczka, bardzo szybko nas porobili. Ale tak dla fanów można sobie ponapierdziczać trochę. Czemu nie? Dobra, dawaj zero do teamu. I lecimy z tym kuksem. Jedną rzecz zrobię. Podgląd. Podgląd w oknie. A na co mi podgląd w oknie? Nie chcę podgląd w oknie. Wyłącz ten podgląd w ogóle. Jest zero? Już jest. Cały czas był. Nie było cię, no to gdzie byłeś, jak my żeśmy twardo walczyli? Nie było Dalej cię. szukałem, dalej szukało mi gry. Dobra, tu sobie podglądzik wyłączymy. Powinno być w porządku. Powinno być w porządku. To co, 4 minutki kolejne czekania i kolejna giereczka. Teraz od nowa uroki Battle Royale. Wiesz co, nie przeszkadza mi to, że trzeba tam kilka minut poczekać na gierkę, że czeka się na gierkę dłużej niż się gra w tę gierkę, ale tylko na początku, takie godziny, 8:30 dopiero. Ale Dariuszu, ten Battle Royale jest lepszy niż resztę inne razem wzięte. Przynajmniej No, tak dla mnie, no. PUBG jest ok, ale jest strasznie rozwinięty. Tak, i trzeba płacić za niego krocie. A tam. Chimera stać, pamiętaj. Zawsze. Znaczy, ja mam PUBG'a. PUBG'a mam. Trochę pograłem. Ja dwie godzinki. Zawsze chciałem spróbować PUBG, ale nigdy nie mogę trafić tak, żebym ja miał kasę i żeby był na promocji. Więc dlatego w niego nie grałem. Po prostu nie mam kasy. A promocji zawsze wyszukuj 10, jak kasa wpływa na konto. Więc jak chcesz zero, to ci mogę udostępnić tego PUBG'a. Dla No mnie tak, PUBG tylko za że wtedy bardzo nie pogramy złożony. we dwóch, nie? Nie no, Nie. chowaj se kupi. Znaczy nie, bo ja mogę mu udostępnić ze swojego konta Tak, ja PUBG'a. wiem, no ale ty będziesz musiał No kupić drugiego, żeby zagrać, nie? Cześć, Zardano. A sam siema, jesteś Lechman. Rimi, oby. Sam jesteś Rimi, oby. Jak my tu bańki strzelamy. Dobra, teraz będę chociaż słyszał typów. Będą gdzieś biegać. Nie, bo z muzyką naprawdę ciężko się gra. Tutaj tak to wszystko słychać. Kroki, linki, rower, samochody, jejku. Chociaż da się za plecy zajść. Da się komuś, aby cię nie usłyszał. Można. Jest taka ewentualność. Jest, jest. No i co? Ja to myślał, kurczę, wczoraj wieczorem udostępnili ten content. Ja myślał, że już dzisiaj coś nowego wrzucą. Jeszcze jak wstanę sobie z rana, mówię, o, coś jest, nie? Tutaj patrzę, ściągam, wchodzę na stronę. Bieda. Coś się z tym dzieje. Teraz człowiek będzie wyczekiwał, codziennie pierwsze co zrobi, jak włączy komputer, odpali stronę gówno połę. Pierwsza rzecz. Cześć, to Siema, Bogimen. napadła na chwilę. Poe. Aś bugi. A to Bugimen od ciebie jest. Bugi to lata po wszystkich streamach. Bo on i u mnie był kilka razy. Jego to wszędzie spotkasz, nieważne czy rano, czy w nocy. Tak się Bugi przytoczy. O co płacić, jak można za darmo, Janusz Mod? No a jak? Pewnie, że można za darmo. Ja to w sumie czekam teraz na Division 2. Nie po to żyję w Polsce, żeby za coś płacić. No jak to tak? Przecież to nieetyczne. Płacić to może sobie jakiś poseł albo inny prezydent. My to Nie, powinniśmy póki mnie nie ma co robić. mieć wszystko darmo. Cześć, Michael, witam. Wolne dziś. No ja Znajdziesz mam to? jeszcze tydzień wolnego, bo mi firmę biorą, przenoszą z miasta do miasta, wiesz, a jednak chwilę to trwa. A nie ma jakiejś dodatkowej pracy bądź pomocy przy przenosinach, bo jest to jakby zamówiona jakaś osobna firma, która się tym zajmuje, a nie wnikam w to. Więc tamten tydzień, ten tydzień mam wolne. Jak będzie z kolejnym,
Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i wrócę do roboty Dajcie jeszcze normalnie. Raz radę. Kurwa! Nie chcę się klikać. Będę jeszcze ten tydzień wolny. A potem wracamy. Po 8, czasem po 12. Leży. Teraz jak streamy, to nie będę się przemęczał, nie? To ósemeczka i pozdro. Tak, i na Dzień Kobiet nowy dodatek. No wiem, żono można powiedzieć, żeby albo zrobić tydzień wcześniej Dzień Kobiet, albo bądź tydzień później. Potem celibatu nie było, prawda, Gregu? O, skąd ja to znam? Tak, dokładnie, Gregu. Firma, powiedzmy, farmaceutyczna. Robię sobie przy lekach. Dostawy, wysyłka. Wózki widłowe. Taka spoko robota. Zajebiści ludzie. Zero spiny i pożartować można. Popierdzielać się. No, a czasem trzeba jednak wziąć dupę w troki, zacisnąć pasa i do przodu, bo... Jak przyjeżdżają dostawy... Ocie panie. Jest taki zapierdol, że jak wracasz do domu, to jedyne, na co masz ochotę, to piwo i spać. O proszę, patrz, Gregus z żoną gra w połę. A jak? Dobrze, dobrze. Cześć, Matix. Jak tam, orientowałeś się, co będzie z PS4? Co będzie z połę na PS4? Bo nurtuje mnie to jedno pytanie, a propos tych sztabów. Będzie można podłączyć sobie konto z PC-ta do PS3, zalogować się po prostu przez login hasło i będziesz miał tyle tabów, ile masz na PC-cie. Tylko kurde, z drugiej strony jak to wprowadzą, to Xbox też takie coś będzie chciał. W ogóle grałeś w POE na tym, Jarku? Na Xboxie grałem chwilę u Janusza, jak byliśmy. Jak to się gra? Powiem ci, że byłem w mało przytomnym stanie, ciężko się w ogóle sterowało. Ale w ogóle inna bajka, nie? Możesz się rozsiąść wygodnie i napierdzielać. Bardzo jest dużo wolniejszy playstyle, tyle mogę ci powiedzieć. Aha. Że naprawdę dużo, dużo, dużo wolniej się gra. No i niektóre buildy nie są aż tak mobilne, bądź używanie movement skilli, takie jak Whirling Blade czy Shield Charge. Zablokujesz się o jakiś kamień i leżysz. Lawy są trudniejsze. Jakoś mi do mnie konsole nie przemawiają. A, ja mam, to pogram. Oglądałem supporter paki. Tak, oglądałem supporter paki, ale nie podobają mi się. Te poprzednie były dużo lepsze. Więc ja gdybym miał brać jakiegoś supporter packa, to bym zupgrade'ował jeszcze z tych betrayalowych. Tego większego, tego nie wiem, co Innocent wyskakuje. Taki duży duszek, tam jego miałem za $170 chyba do upgrade'u. Może coś z tego bym zabrał. Teraz tam trzeba kupić nowe, nie ma połączenia z PC. Aha, okej. Okay. Zaczynam na PC. Nie no, ja też zaczynam na PC. Bardziej hobbystycznie sobie na PS3 będę grał. Albo ojciec będzie napierdzielał na trójce. I wtedy co najwyżej Netflixa se będę mógł pooglądać na PC-cie, nie na TV-ku. Jak się dosiądzie. Nawet nie wiem, czy wie, że nowa liga jest. Nie wiem, czy sprawdzał coś, czy nie. Nie, byłoby to trochę nie fair w stosunku do Xboxa. Znaczy w ogóle nie powinni łączyć konsol z PC-tem. PC-tem, też. Bardzo dobrze to widać jest w tym. Na przykład w Fortnite, kuźwa, masz na konsolach, masz to wspomaganie celowania, kuźwa, że ci od razu celuje w kolesia, nie? No ale a jest ciężej, no bo napadzie napierdniczasz, nie? Jest łatwiej na konsoli grać, bo ci od razu celuje w kolesia. Nie musisz ty na niego celować, tylko ci od razu celuje w kolesia. To jest bez sensu. To jest sprawiedliwe dla graczy PS4, że inni z PC przyszli, mieli już wszystko rozbudowane, a gracze typowo PS4 nie mieli kontaktu z tą grą. Xbox byłby strasznie pokrzywdzony. Strasznie, strasznie, no bo oni musieli od nowa wszystko kupować. Ty wiesz, no wydatek 20, tam do maksymalnie 30 sztabów plus te ekstra taby typu karencji, mapy, esencje i może na TT jeszcze czekajcie wejdzie. Chwilę.
Może jeszcze na TT wejdzie, na skraby jakiś tabik. Byłoby spoko. Coś fajnego na Netflixie. Aktualnie jakieś pierdoły. No, Blacklisty obejrzałem do końca. Tam jest chyba teraz sezon 6. 7 odcinków. Niedługo 8 wchodzi odcinek. Tak, przerabiałem. A Lutera widziałem. Ja sobie teraz tako włączyłem Skorpiona bodajże. Coś takiego. Cześć Mateuszu, witam. Cześć Dark, siema. Witam z rana. Zaraz przyjdę. Oho, babsztyl wstał pewnie. Pewnie babul wstał. Ostatnie gry ze wspomaganiem celowania na PS4 to Red Dead Redemption, dwójeczka i Uncharted. Do Uncharteda bym pograł. Nie powiem, że nie. Ponapierniczałbym. A jak? Ale kurczę, gierka na PS4 200 coś złotych? Ja pierdzielę. Ja mam tą FIFA 19, tylko PS4 nie mam w domu. Więc może coś FIFA pociupię jakimś cudem. Coś się ponapierdziela. Cześć Guild, siemano. To piękna seria, nie? Czy ja bardziej z trzeciej osoby wolę oglądać kogoś, jak ktoś napierdziela, nie? Niż samemu grać. Ja też wyszedłem z wprawy. Jak wziąłem ostatni jakiś czas temu pada do ręki, to poczułem się jak dziecko, nie? Jakbym swoją pierwszą konsolę i pierwszego Tekena trójkę odpalił na PSX-ie. A, God of War'a do tej pory nie przeszedłem. Tylko kurde, zjebałem sobie też troszkę. Chyba jeszcze nie znalazło? Pany, nie. Weź ta coś zrób, ta. Zwołaj Piniego. Moment. Co tam? O, w Tekena 7 grałem u ziomka. Grałem u znajomego w Tekeńca. A jeszcze ładnie rozrósł. A nie ma to, jak się miało te 7 lat, dostawałeś pierwszą konsolę, że nie mówię tutaj o Pegasusach, Amigach czy Commodore. Ale PS1, PS2, jak się miał te 10, 13, 15 lat, wtedy człowiek się jarał takimi grami. Dostał jakąś giereczkę, to mucił jak zły. O, znalazło coś. A rudego nie ma. Trudno się, będzie się reszki ukurwa na środku oceanu, będzie szukał broni. Mówię, raz na miesiąc trzeba się umyć, nie? A luty dobiega końca. Tak, o kurde, zdążył. Ale trafiłem. Nawet nie wiem, jakim... Dyskutowaliśmy na temat tego, że zryspi się na środku oceanu. Tak jest. Chyba ty. No możesz już jeszcze chwilę AFK, co nie? Nie. Horizon Zero Dawn, coś mi ta gierka mówi. To jest coś a la God of War? To raczej nie są jakieś wyścigi, nie? O, Mateusz. Cześć Mateusz, siema w ogóle. Siema tym, których nie widziałem. I tych, których nie znam. Tyż. Hello, waiting for players. Żałuję, że nie ma Horizon Zero Dawn na PC-ta. Coś mi kończy tu mówi. A, mechaniczne dinozaury, czyli coś ala Apex. Też roboty, znaczy, różne takie pierdółki. No coś ala Apex, tylko że masz otwarty świat, możesz obiegać gdzie chcesz, zero loadingów, ładna grafika. No fajna fabuła. Tak jak Final Fantasy. Ja bym to bardziej do Assassin's Creed porównał, bo masz. Zobaczcie, ile ludzi w ogóle mamy. No dwie ekipy. Trzy. Co jest? Jest 8:40. Ludzie się zbierają plus minus koło 10. Więc no. Jak to działa? Kurde, 10 obrażeń. Tylko 10 obrażeń. Z czego? Z czegokolwiek. A, Zasulta. Sorry, Zasulta. Jeszcze zrobiłem. Możemy iść na NS serwer, jak chcesz. Może tam znajdziesz szybciej. Tak, idź z 300 pingu. Z Japońcami. Nie no, amerykański jest grać. Ma 160. Najkan o gustach się nie dyskutuje. Każdy gra w to, co chce. Trzeba to uszanować po prostu. A się wkręciłem w to, gram sobie w to. Nie mówię, że Apex jest jakiś słaby czy coś. No, pogierka robi furorę w internetach.
No mówię, ja później spróbuję zrobić streama z tego Apexa. Zobaczymy, nie, co to będzie. Będę szukał do dwójki, mogę z tobą pograć, tylko jak mnie skaszuje 20 razy, to ja mam wstanę w USB. Okej. No nie jest tak, że gra mi się nie podobała, tylko mam błąd, coś tam nie można nadpisać pamięci. 0x00000. Kurwa. No nie ma opcji tego wejścia. I co zrobisz, jak nic się, i nic się zrobić nie da. Cześć Artur, witam. Artur, ja dzisiaj chciałem twój hideout, luz hideout ogarnąć, ale niestety okazało się, że mam alwę tylko na 5 levelu i muszę troszeczkę dokoksować swoją postać. Więc może, mam nadzieję, że na nowej lidze to się wszystko zmieni. Na co mi 5.56, jak ja nie strzelam z 5.56? 7.62 i 5.56. Była i dziewiątka. Jeszcze śpię. Obudź. Wstałem 6.30. Ja jeszcze taką... nie wstałem. No ty po nocce, no to kurde. O panie, hełm ulepszony, kevlar ulepszony. No to można sobie grać teraz. Był ktoś na skateparku? Nie, ja dopiero kino zlutowałem. Panie, jest 7 osób. Idziemy od razu ich napierdzielać. Jak ostatnio? Kurde. Porobiliśmy? No przed chwilą, jak baniak dostałeś. Nie no, ostatnio to żeśmy polecieli po kolesi. Kurde. Ostatnio to kurwa pamiętam, jak w obserwatorium porobiłem dwóch. A dlaczego grasz w oknie? Bo mi OBS nie chce przechwytywać full screena. Dlatego gram w oknie, panie Legwan. No ja testowałem trochę Apexa, troszkę tam pograłem. Z jakimiś randomami. Gierka nie dla mnie, zbyt dynamiczna. To se lubię przykampić gdzieś, tu zdjąć jednego, tu drugiego. O, tu se szybę wypierdzielić. No, skąpię ze 4. O proszę, no to gratuluję Matrix w takim razie. Ja tam miałem Pegasusa, ja miałem chyba z 8 czy 9 Pegasusów, bo mi się na potęgę psuły. Powiedzmy w cudzysłowie konsole. I trzeba było kupować. Nie gadaj, to były konsole, co no, ty chcesz? To były konsole, a jak? Pegasusy to konsole. Pegasusów miałem kilka. Problem miałem z PS1, bo cały czas mi gdzieś laser psuł. W kinie jest przygarnę. Remington. Przygarnę Remka, to możesz wziąć. Dobra. Remek był w kinie, z tego co widziałem. Słuchaj, tu mam 45 naboi, tu sobie przeładujmy. Okej. Okay. Muszę go skonfigurować. Wczoraj normalnie działało, jak patrzałem, a dzisiaj włączyłem sobie w tym, powiedzmy, full screen i... Mówią mi tu, że mi nie przechwytuje. Mówię, a czemu? To ja nie wiem. O, w stronę obserwa. Jakiś ruski OBS. Chyba lecieć. Może. Krakowany. Mówisz? Zacitowany? O, to z Remkiem wezmę, jakbyś miał... Kurwa, wygodny się znalazł. Ale dobry żart, nie? I powiększony do snajpy też poproszę. Powiększony, no, to ja mamo. Szukam, tu ktoś był, opierdzielił ktoś tę chałupę. O, dwójka kamizelka. Ja teraz nie zginę, mam to dwójkę i to dwójkę. Jak mnie ktoś zabije, to się zdenerwuje. To jest La Mission Impossible. Dobra, gdzie jest jakaś furbonetka, coś? O, da się jeździć. O, snajperki znalazłem na Remka. O, nice. O, już cię kocham. Ej, bez pedalstwa z rana, halo, 9 rano. Ale jak jeszcze brata. Jeszcze nie ma. Czy kerweksa brakuje, który biega za tobą. Idę do ciebie. Dawaj, bo ja chcę medykiem podnieść. Na God of Warze było to samo. No ja ojcu trochę pomagałem tego God of War'a grać i zaspoilerowałem sobie kilka tych cięższych bossów, więc mi się odechciało strasznie. Dobra, gdzie mam iść? No na obserwatorium, no w tę stronę. Tylko na obserwatorium się trzech respiło, więc... Trzech bądź czterech. Nam się trzech to parę respiło. To mogło się zawsze czterech respić. Mogło.
Chyba lepiej, że przejdziemy tą radą, bo później przyjdą ludzie. Pożyjemy, zobaczymy. Jedziesz, POE masz teraz etap przejściowy. Teraz jak już ujawnili ligę, to mało kto w ogóle gra w POE. O, jest Brum Brumaj. Lecę, lecę po niego od razu. Ta, to muszę dobiec do niego. Wrócę po ciebie. Spoko, biegnę w tamtym kierunku. Tuk, tuk. Mówi, zabiorę cię właśnie tam, gdzie strefa cię nie zażre. Nie, ja nie biorę tuk-tuka, sam żeś tuk-tuk. Bez jaj. No pojedziesz pierwszy, zabiją cię, a potem nas zabiją z twojego ramki. Nie? No. Jadaj, jadymy. Chyba zaraz piznę w coś, bo ja lewą ręką jeździć nie umiem. Kurde, chcę to zadanie zrobić, no. O, już słyszę, gdzieś się strzelają przed nami. No, na obserwatorium ludzie poszli. Włączaj, włączaj friendly fire i jedziemy z nimi. Zero, to ty? To ty? Tak, ja trzy razy użyłem. A sobie dobiegnę. My jesteśmy. Obserwatorium widzę. Mhm. Więc tak, zobaczmy, gdzie oni się kampią. O! Mam razie, jak Mozina ma. Gdzieś tam. 300 metrów, powiadasz? No, gdzieś tamtąd wali. Dobra, 9 remaining, 8. O kurwa! Zobacz następnego. Kurwa, dam killa mi zdobywać. Moje fragi. No bez jaj, 4 zostało. No to jest maksymalnie w tę gierkę 60 osób chyba na serwer wchodzi, nie? Nie wiem, Mirku. Co ty, kochanie, chcesz? Mówię, zamknij babę w łazience na godzinę chociaż i z dyni będziesz mieć. Zaraz, kochanie, Boże, no... Weź, proszę cię, zaraz przyjdę. Panie, ona chce ci na wizji dobrze zrobić, a ty mówisz, że zaraz przyjdziesz? O! Dobre. No i tak właśnie się dobre. Zbyliśmy kolegi w drużynie, został odwołany. Musi, musi wracać na bazę. Tylko nie raszuj tak ostatnio, jak cię kobieta była, że cię zabiło i powiedziałeś nara. Będziemy podchodzić? Jakieś apteczki? Trzy. Idziemy na górę? Nie wiem właśnie. Skoczę? Kurwa, nie doskoczę. Cześć Karolu, witam wuja. Halo, halo. Ty biegałeś po dachu? Ja wyskakiwałem z dachu. Zeskakiwałem. Myślałem, że może tutaj koleś jest. Ej, zero, idę do ciebie. Któryś z was linką się ciągnął? Ja nie. Słyszałem linkę. Czyli z twojej strony gdzieś. Drugi raz słyszałem linkę. Powiedział, że zaraz dojdzie. No, no. No, no. Nic nie widzę. Wiesz, oni mogą teraz siedzieć gdzieś przy oknach i wyskoczyć, jak podejdziemy, tak? Jak to za przewa... Gdzieś koło nas, nad nami. Nad nami, tu jest. Aha. Rzucam granatę. A ja mam co najwyżej smołka. Wow, 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 to ja, to ja, to ja. Ja
Ja bym tam nie wychodził może. Chodź, cofniemy się. O! Oli. Ja bym sobie na górę wyskoczył. Dajcie mi strzelić tylko raz w kolesie. To ty Linka? To ja. To nie ty. Gdzie są tutaj na kopule, to nie ja. Uciekają. Gdzie? Gdzieś na northeast. Tutaj smoke. Smoke mój był. Aha. Obiegają nas chyba od pleców, coś słyszałem. Ja tutaj biegam. No ja też jesteśmy w środku. Gdzie jest strefa? O kurwa, kawałek. Dobra, strefa, niech pali gumę na razie. Bo spieprzyli gdzieś w stronę strefy. Wow, 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 wow. Kurwa. Jarku, gdzie? Tu koło mnie, na schodach siedzi. Kuca na schodach. No to niżej. Granat poleciał jakiś, nie wiem. Jest na kopuli. To drugi w takim razie. Drugi jest... A drugi jest na schodkach niżej. Dobra, jeden przebiega gdzieś tu, drugi jest kopuła, góra. Jest. Aj kurwa panie, z M200, człowieku. O kurwa. Mówię ci, jak pocelował, to ugrał. Cześć Roma, siemanko. Jedna z najlepszych snajperek w gierce. To nas porobił ziomek. Najlepsza snajperka w grze. Zabija wszędzie. To żona czy dziewczyna? Jeszcze dziewczyna, albo narzeczona, o. Narzeczona, więc jeszcze Grego w łazience można zamykać. Bo teściowa się nie dowie, spokojnie. Ale człowiek baniak poszedł. Dobra, ja spadam. Idę się ogarnąć i też będę spadał spać. Panie, jeszcze po nocce nie spałem, nie? Zero to tu muci, kurde, jak zły. A siema, dzięki za grę. No, dzięki. Do następnego. IOU. A co to? Gierka. Tutaj nie ma żadnych, wiesz, sekatorów, siekier, nic z tych rzeczy. Tu są pistolety. Tylko i wyłącznie. Cześć, wibratorku. Całej rączki. Nie ma patelni. Tylko my takie dwa nuby. No. To jest najlepsze. Oni muszą teraz na strefę czekać, nie? Bo tam trzech tylko zostało. Ja mówię, w to można sobie, że tak powiem, dla zabawy pograć. Jak się coś uda ugrać, to się uda. Sam czasem mam przebłyski, że wejdę sobie i cyk, tutaj jeden, tutaj drugi, tu trzeci, tam pięciu się zabije na grę. Ale to rzadkość. Bo mnie raczej tego nie doświadczycie. Raczej nie. No tak, dla zabicia czasu, jak gierka, gdy gra się do końca, trwa 25-27 minut plus minus. A teraz i tak graliśmy w trzech niby przeciwko trzem, ale chyba że nie gra się 4-4. Ale lepiej mi się gra akurat dwójeczki. Grałeś w to? Akurat ten Battle Royale mi podszedł. Apex mówię taki mech, trochę średni. A to jest takie bardziej na luzie. Liczy się ta gra zespołowa, no i komunikacja, prawda? Chcesz mnie zareklamować. Nie! Nie, ty żeś poszedł, baba cię spantofliła. Nie, idź stąd. Idź spać. Mówiłem, zamknij w łazience i będziesz miał jeszcze godzinę wolnego, zanim przyjedzie pomoc. No, co tam? Możemy powiedzieć, że Daily Questy się zrestartowały. O, Daily Questy się zresetowały, bo jest dziewiąta. człowiek, wiem jak to jest, jak człowiek z nocki wraca. Też jeszcze te kilka godzin jest w stanie pociągnąć sobie na chillku.
No ale potem jak się walnie, to staje jakieś 8 i jest takie. O, ale się nie wyspałem. Chcesz próbować. Apex ci siada bardziej. Apex jest dla mnie za szybki. Apexik jest za szybki dla mnie. Dla mnie jest zbyt zgliczowany. A to widzisz. Wypuścili giereczkę bez przedwczesnego poinformowania społeczności o tym i mamy co mamy. A wiesz. Forum pęka w szwach i jej o tym, jakie błędy są w silniku, a jej milczy, bo i tak się sprzedaje, nie? Zgadza się. No bo pracują tak jak z Grinding Game. Znaczy nie, tak jak z Diablo Blizzard. Że wprowadza jednego patcha na nie wiem, na rok i cześć. Takiego wiesz, większego z większymi zmianami. Paczka z większą zawartością. Albo tak jak zrobili z tym nowym Adhem, nie? Wypuścili grę, zwiastun, demo, ale nigdzie nie było napisane, ile będą kosztowały skiny i mikrotransakcje, bo się bali afery, kurwa, jak ze Stanów. Dopiero po wypuszczeniu gry i po kupieniu ludzi przez grę, dopiero wtedy Aha. ludzie się dowiedzieli, ile będą płacić za skiny. A no właśnie. Kurwa, co to jest? Żebym ja kupuję od nich coś i nie chcą mi powiedzieć, jakie będą Zero mikrotransakcje. nie widzę twojego awatara w grze. Jakby cię nie było. Nie widzę Nie, nie, nie. awatara twojego. Wyszedłem z party, były załącz jeszcze raz. To czekaj, wyrzucę cię stąd. Tu cię dodam. Dobra, teraz cię widzę. Teraz cię widzę. Problem Po był z przejściach klockami z AMD. battle. A no widzisz, co komputer, to nowy Bóg jakiś się tworzy. Ale ja mam Intela. Archetyp Templara z Consecrated Groundem. Też mi się tak wydaje. Ogólnie, że czekaj, ta flaska chyba weszła, nie? I będzie biegał sobie Templar z Consecrated Groundem na krytach. I będzie urewsko mocny. Ja to czekam na zmiany w ascendencji i zmiany w drzewku. Czy jakieś takie najbardziej popularne linie drzewka, które się ze sobą łączyły, czy zajdą w tych sferach jakieś zmiany? Niech spustują Marka. Czy po prostu jakieś dorobią po prostu kilka odnóg, tak jak to miało miejsce w przypadku Armageddon Branda i ogólnie tych brandów i tyle. A te najbardziej popularne, oryginalne ścieżki się nie pozmieniają. Zresztą to Można myślę, że przy... bardziej dopiero w 4.0 takie, wiesz, dużo większe zmiany wejdą. Czemu nie Chyba, że nie streamowałeś, bo wygramy. wróciłem do życia realnego, przyjacielu. Tego nie streamowałem. Nie miałem czasu, jak się pracowało po 12 godzin, to kurwa, usiadłeś sobie na peceta obejrzeć coś co najwyżej. A teraz od powiedzmy tygodnia siedzę sobie w domu. I co, mam środę, więc jeszcze ten tydzień i w poniedziałek do roboty znowu. No i co zrobisz? To jest dorosłość. To już dorosłość. Nie pracuje Fromasz, tylko firmę nam przenoszą z miasta do Łodzi. No, nowa siedziba jest jakaś. Dlatego kilka osób ma wolne, a że jestem na okresie próbnym, to byłem tak jakby pierwszy do przymusowego tak zwanego urlopu. Więc ja dopiero od poniedziałku, Fromasz. Dopiero ten czas i tak szybko zapierdzielę, że to szkoda gadać. Jomek jakoś hejtuje jej. A jedziesz, jakbyś na 180 gier w Apexa miał 170 błędów i to by skutkowało tym, że nie kończysz gry, to też bym się wkurzał, nie? Normalna rzecz. Cześć Tomku, witam. Ani Vanhem też dobry, ale czasy ładowanie i optymalizacja trochę leży. A poczekać. Wszystko ze zbiegiem czasu. Jeżeli wypuściliby naprawdę coś dobrego, bez żadnych bugów, z normalnymi cenami mikrotransakcji, skinów i tak dalej, to później by nie mieli co robić. Potem ludzie by się buntowali, bo by pograli chwilę i cześć. A na pewno ekipy pracują nad czy to nowymi brońmi, pancerzami, nowymi mapami,
To też nie jest tak łatwo, że nie wiem, włączasz sobie program graficzny, cyk, 10 minut i masz mapę gotową. To jednak troszkę czasu zajmuje. No właśnie średnio, że elegancko. Średnio, średnio, średnio. Ale to zrobisz, no. Więc nie będę szukał nowej roboty teraz, nie? Jak mam i to dobrze płatną, więc whatever. Cześć Norbercie, witam. Mnie się podoba w Polsce. Spellcasterzy są przekoksowani, oni jeszcze boosta na to dają, a nie nerfa. A nie zgodzę się z tobą, bo nie wiemy, czy będą tak naprawdę zboostowani, czy na pewno będą reworki, tak? Gemów. Spellcasterów w tym sezonie. Chociaż po tych strzępkach informacji, które tam wczoraj dostaliśmy, wychodzi na to, że caster będzie cały czas w formie. Ale zobacz, skille dostaną te najbardziej grywalne w lidze Betrayal o 20-30% ogólnego nerfa, a zboostują te skille, które są niegrywalne i w ten sposób będzie powstawała nowa meta. Tak, w Dzień Kobiet, Fromacz, 8 marca. 8 marca startuje nowa liga. No tak perfidnie, perfidnie. Można dalej zarabiać na impulsach. A ja się nie zdziwię, jak wejdzie jakaś lepsza klata niż impulsa. Że te buildy na Lightning spalą na panewca. Zobaczymy. Zobaczymy. No jeszcze 2 tygodnie. Fromage, to nie chodzi o to, że w Apex nikt ci nie każe kupować skinów. Chodzi o to, że jej bało się powiedzieć, ile te skiny będą kosztować ludziom, którzy chcieli zamówić grę przed premierą. To tak samo przecież jak w FIFA 19, jak chcesz kurde pootwierać sobie tak zwane paczki, co nie, to też wydajesz chyba 1000 zł na to. Czy to jest normalne? Nie dosyć, że za grę trzeba płacić, to jeszcze żeby zdobyć tam jakichś zawodników? To kolejne 1000 musisz włożyć w to. To jest czasem chore. Ciekawy jestem jak Trapper. Apery, dość specyficzny playstyle. Dobra, dawaj jeszcze raz ready. Ej, to wyłączymy. Gdzie jest Pini? No jak trapery? Trapery cały czas będą mocne. Tylko wiadomo, będzie trzeba w nie znowu zainwestować X Exalte, czy tam Exalte Torbów, bądź Chaos Orbów, żeby to miało ręce i nogi. Każdy build jest się w stanie wymaksować na taki etap? No każdy, w cudzysłowie każdy, bo nie ma tutaj czegoś takiego jak coś, co jest najlepsze i coś, co jest najgorsze. Po prostu ludzie używają itemów, core itemów, które na początku ligi, bądź w midgame ligi, czy po miesiącu, załóżmy, kosztują chaosa bądź 2 i z tych itemów robią, oj przepraszam, robią się itemy, które kosztują 15-20 chaosów. Jeżeli jakiś popularny, w cudzysłowie, streamer zrobi jakiś build pod to. A ludzie jednak już tacy są, że jak zobaczą coś mocnego, to to będzie złe słowo, ale papugują po prostu. Kopiują bolidzik. Bo chcą robić endgame, to jest zrozumiałe. Randka z moją przypołem. A jak? Oj, Mateuszu, miesiąc celibatu. Oj, współczuję. Oj, współczuję. Ja dziś nocki do niedzieli po 11 chatach, że jest super. Ja ci powiem, że ja nie narzekałem, jak 12 siedziałem w robocie. Tylko człowiek, nie powiem, zmęczony wracał. Ale teraz sobie odmulę, kurczę. Ja idę ze znajomym na bilard. Kilka dobrych godzinek. Później gdzieś się wkręci na imprezę. O jajku. Dawać mnie sobotę już. Będzie można się zabawić w końcu. O. Anthem nie jest za free. Nie.
Ale jeżeli grę dają za darmo, to wiadomo, że muszą zarabiać na mikrotransakcjach. To czemu ładują te mikrotransakcje, kurwa, w gry płatne, za które płaci 40 euro? Bo muszą zarobić jeszcze więcej. Wiesz, dla takiego szkopa 40 euro to jest... machnąć palcem, łapą, no. A na Originie z Adhemem słyszałem, że jakieś błędy, problemy są ogólnie. No, miała być super open gra, a co 20 minut, co 20 sekund masz loading. Bo przy okazji zaliczyłem lekki downgrade grafiki. Coś ala Ubisoft, co zrobił na przykład z Watch Dogsami. Potem jeszcze zrobili grę korytarzową. Sterowanie latania na komputerze jest kurwa nieintuicyjne. Przy okazji dodali jeszcze płatny item shop ze skinami. A no widzisz, niektóre gry, żeby się rozhulać, potrzebują roku nawet w dłuższej ilości czasu. Cześć Kasiu, całe rączki. Dzień dobry. No dawać grę, w 10 minut czekamy. Halo, jest 9:15. Koło 10 przerzucimy się na połę. Polatamy troszeczkę kopalni. Robert będzie, a ja robotem wejdzie. Się porobi. Akurat Frogger, Fallouta mam, grałem, świetnie się przy nim bawiłem przy tym i tam za powiedzmy 2 tygodnie gry mam tyle punktów premium, cześć, że mogę Bibon. Sobie kupić połowę marketu bez wydania ani złotówki. Ja bym dadzą jeszcze ten event po Heroyale. Wiesz co, Guild? Z informacji, z których wiem, to coś takiego ma jeszcze przyjść do POE. Ale jak to będzie wyglądało? Cholera wi. W sumie 1 kwietnia już niedługo. Już niedługo. Na razie mają nad czym pracować. Spoe będzie to samo, jak co ligę. Wejdziesz do gry, tu ci się to nie będzie załadowywać, tu będziesz miał lagi, tu będzie cię wyrzucać. No ale po tygodniu się to wszystko ustabilizuje. Słyszałem o tym bugu, co się można było dostać do pomieszczenia jakiegoś, gdzie wszystkie itemy były. O kurde. Brałbym. Tak no zwany skarbiec, tak? No i wszystkie pół serwera teraz dostały bany, nie? No to już wiesz. Ja ci powiem to tak, na Fallout 76 leci taki hejt, odkąd ta gra wyszła. A że nie, to jest, no, to jest. Daj spokój, ten Fallout to jest porażka. Też się ludzie nahypowali strasznie na to, że podobno o co to ma nie być za gra. A wyszło taka totalna tandeta. Ja się świetnie bawię przy niej. W Falloutie? No. Ja trochę Fallouta oglądałem, ale też... Z kuplami zamówiliśmy i w party grali we czterech prawie przez 4-5 tygodni. O kurde. Kurwa zajebista gierka. Na koopa. O widzisz. I wiesz, ogle gramy, bawimy się, odkrywamy grę, włączamy YouTube, a tam kolejny filmik, jak zhejtować kurwa Fallouta. No. To już trzeba mieć łeb. Ich rzeczy. Wiesz, nie każdemu musi się podobać. Mnie osobiście no, Fallout 76 nie podobał. Mimo wszystkich błędów, glitchy i tak dalej. Bawiłem się świetnie. Dało się grać, nie było błędów. Mówię ci, jednemu gra podejdzie, drugiemu gra nie podejdzie. Normalne. Tylko wiesz, teraz jest pełno specjalistów od tego, jaka ta gra jest zła, mimo że jej nigdy nie odpalali na swoim komputerze. Internety, to się internety nazywa, zero. No masz tak jak ja z Apexa. No ja mówię, ja kilka godzin w tego Apexa pograłem. Dobra, pieprzyć to POE, pieprzyć tę grę, to nie działa. Pieprzyć ROE, idziemy na POE. To ja sobie też tak. W takim razie. Nie, no 15 minut na gierkę czekać, to tak trochę unlucky. Tak, to my się kurde bawić nie będziemy, prawda? O, każdemu co innego siada, no widzisz, mnie odrzuciło to w pierwszych, to jakby first impressions, w pierwszych wrażeniach to,
Że no, gra się tylko i wyłącznie w trzech, tak? Więc jeżeli nie masz ekipy, to grasz z jakimiś typowymi randomami, z którymi się ciężko czasem dogadać. Tam znalazłem kilku typów, tylko znowu, jak ja miałem grę w języku polskim, ktoś miał w języku angielskim, to się pytał, where we going, nie? A ten mi mówi po angielsku nazwę, a ja kurwa włączam tę mapę i tak minie. Gdzie to może być? Cześć Kioshi, witam. Dobry. A właśnie, a propos, jak już jesteśmy w POE, to sprawdźmy sobie maila i włączmy muzykę. Tak a propos, to ci się Poe nie wyświetla nas. Nie wyświetla się. Nie, no wyświetla się, jest. Nie, PO jest w porządku. Coś było z ROE. Dziesiąt chaosów. Dobra, kto ma egzalty w Path of Exile już nie gra. Bo by się Ja paliwa nie mam trochę 10. przydało. Ale na lidze? No już oddałem. Co oddałeś? No wszystkie te egzalty. Kurwa. Headhuntera oddałem. Dawaj coś. Dawaj coś drogiego, bo chcę GT kupić. Skraby na Nie mam, sulfate. wszystko już oddałem. Dawaj, nie pierdol. Fosile mi zostały, jak chcesz. O, a drogie? Nie wiem, no parę co zarobić. Łe, to granie warte świeczki. Cześć, Sebos. Tam coś bam, zaraz wejdę. No, byłoby miło. Bo ja przewaliłem egzalty od Dantoskiego, a Rudy w robocie siedzi teraz. Ile od Dantoskiego dostałeś egzaltów? 5. No, zlinkował 113, mówię, dawaj te 13, chociaż do równości będzie, nie? Kurczę, tu mam paliwo na Tropical Island Shaped, ale ja nie mam Tropical Island Shaped mapy. No pewnie, że nie mam. Bo jest to trzynastka. Jakiś update do ROE był. A? No 255 mega, może dlatego nie mogło nas znaleźć gry, bo byliśmy na innej wersji niż cała reszta. Może. Może. No, się odłączam i lecę gdzie chcę i strzelam. No, o to chodzi. Ruski tylko mówią do Rusku do siebie i mnie denerwują, ale tak jest okej. A jak? Siema. No, siema. Yo. Yo. A właśnie, panie Funaki. Bo pan jest drugi do odstrzału. By się pan zalogował, no. Chociaż raz na ten tydzień Pawłowek Exile włączył. Ty, a chcesz jakieś mapy? Bo czerwonych mam chyba ze 200. Czternastki, piętnastki. Czternastek coś tam mam. Czternastek niby też. Wiesz, ja to mogę sobie wchodzić do gry, tyle żeby jakąś kopalnię, coś porobić. Mówię, challenge już nie robię, a dla zabicia czasu można pograć. Da się zrobić endgame. Wiesz co, no to zależy jak zrobisz postać. Bo Shapera zabijesz, tak? Guardianów Eldera zabijesz, czerwonego Eldera również zabijesz, a jak jest Wuber Eldera, byś musiał trochę już zainwestować. Ja swojego Armageddon Branda, bo miałem problem z Uber Elderem na takiej budżet, powiedzmy, wersji, nie dawałem rady go zabijać. Zmieniłem sobie na Storm Branda i powoli, bo powoli, ale daję radę go zabijać. Bez większych problemów. Czasem nawet bez straty portala wychodzi. To wściekły i wściekle. A to nie ta liga. Halo, ktoś jest na innej lidze i do mnie napisał. Zana, masz coś fajnego dla mnie? A, Sunken City 14 za 7C. A, nie biorę. Nawet makro nie mam włączonego. No to jest, no widzisz, Armageddon Branda można równie dobrze robić i z Templara. Można robić z Elementalistki, z Shadowa, czy z Templara, z Witcha, z Shadowa, ze Sajona. Można grać sobie Brandem podkryty, można grać, nie wiem, Armagedonem akurat pod Ignite. I też ma to ręce i nogi. Download jakiś szedł. Okej, nie ma problemu. Nie ma problemu. O, build wszystko to Ice Golem. Ice Golem, Flame Golem.
Stone Golemy są też strasznie mocne. Pamiętam, jak Hypeł grał Stone Golemami. Co to robiło na mapach? A z bossami? Ojejku. Trapy są ogólnie też wszystko robiące. Trapy, miny. Coś a la Blade Flury, Dual Strike. Dual Strike jest mocny. Ja mówię, miałem to taki build Sajona pod Shattering Steela, ale gdzieś mi umknął Link. I go nie ma. No nic, whatever. Znajdę go później. Wczoraj wam wysyłałem zresztą na transmisji. Może ktoś gdzieś tam zapisał. No, 16 dni, 11 godzin. A demet. Tu go. Tylko to też trzeba lubić dany playstyle. O, to jak czekamy sobie, to może zrobimy tego Shapera. Mam tam jakieś fragmenciki. Wczoraj byliśmy Shapeka, dzisiaj też sobie polecimy Shapeka. Nie dropnąłem jeszcze tego amuletu z niego. To jest item, który został w Betrayalu? Tak, w Betrayalu. Został dodany do ligi. Więc z bossów takich jak Elder, czy Uber Adziri, bądź Adziri, lecą 4 itemy, a z Shapera leci 5. Nie, spokojnie, ziomeczku. Będzie, nie będzie, Touch of God. Chcę spadać, trzymaj się Norbercie, miłego dzionka życzę. Chcę sprawdzić jakieś maga, bo nigdy nie grałem. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł na maga. Znaczy na Witcha, tak? No, giń panie, giń. Rarirarirarirarirara. O, i zdech. Ez. Z tego co wiemy, kasterzy dostaną po dupsku teraz, ale jak bardzo i czy w ogóle dostaną, tego nie wiem. Tak samo było z Molten Strike'iem w tym sezonie, tak? Niby, o tu nerf, tu nie będzie już 3 projectile, tylko 2 na hełmie z Uberlaba. O tutaj nerf damage'u, tu to. A tak naprawdę jest jeszcze mocniejsze niż w poprzedniej lidze. To się w pale nie mieści, co? Dobra, stąd uciekamy, trochę cię zgłośnie na Discordzie. A, zero powiedział, nie wiem, za dwóch? Głośnijmy go trochę. Cześć Maćku! Dobry. No, elementalistka, Templar. No, mi się wydaje, że te buildy, które w poprzednich ligach jako startery były dobre, w tym sezonie również będą dobre. Tylko pytanie, czy owe buildy ci się już nie znudziły, czy nie ograłeś ich, że tak powiem, do perfekcji? No Ambriusie, giń, dziadu. Ostatnia faza. Mówi, ojciec to samo, zrobił sobie golemy chyba na tej lidze nawet, nie? Na tej? Na tej czy na poprzedniej? No ja już nie pamiętam. Tak czy owak zajebiście mu się grało tymi golemami. Ojejku, Rigwald najgorzej. Miejsca z kreślem trapy i totemy. Za łatwo, za nudno. No jakiś taki, ojejku. Jakiś taki typowy kasterek. No, znikaj. Mm-hmm.
Mi się wydaje, że cały czas brandy będą na topie. No i może te nowe skille, kurczę. Kto wie? Już idę, Karolu. Biję tylko kurset Kinga, już zapierniczam. A trapy wbrew pozorom nie są nudne, ale trzeba lubić taki playstyle. Po prostu trzeba go lubić. Minus, minus, minus. Dam ci wsio. Nie no, stary. Zostaw sobie tam na standard. O, fragmenciki super. Fragmenciki super. Dwa miejsca zostaw, panie, dwa miejsca. O, super. Nie, 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 nie. Dwa miejsca. Dwa miejsca. Wolne. Blocks. Dwa miejsca wolne, bo mam portale i te, i z domy. Ja tam powiem ci, że lubię sobie czasem pograć tymi trapami bądź minami, ale bardziej trapami. Bardziej trapki. O nie, czekajcie, fragmenty to nie tutaj. To nie ten tabik. To ode mnie hajsu już nie potrzebujesz, tak? A jak masz 3 czajule, to biorę. Nie wiem, zobaczę. Tutaj jest Bricuś jakiś. Z Kozligi. No to ładnie, żeś się wzbogacił. Ale czemu tyle silver coinów? Silver coiny się używa. Na silver coinach się hajs czepie. Ja pierniczę, ile dobra. O panie, ile mapków. A jest, ja to zaraz ten amulet Shapera dropnę, to tam z Exalt powinien wpaść. Dziękuję ci bardzo, Karolu. Te 13 też może rzucić. Tam od biedy może nawet na offstreamie sobie jeszcze pobiegam te mapki. Może jakiegoś Uber Eldera jeszcze uda się zrespić. Zobaczymy. Zobaczymy. A, grałem tym Vortexem i Cold Snapem. Wszedłem na tego Uber Eldera. Kurczę, no schodził niby, ale... Za mało Exaltów w niego wsadziłem. Eski karty, karcioszki poproszę. Esencje drugorzędne, ale karcioszki jak najbardziej. Karty lubię. Karciaszki jak najbardziej. Teraz mam już całe inwentory wolne, więc możesz ładować ile wlezie, ile wejdzie tylko. Ja dzisiaj pojemny chłopak jestem. Kumpel wszedł 5 sekund za mną do tych trzech typów, jak siedzie na Ubera Ziri i się pyta, gdzie się podzieli mnie Mark Trapy. Mi się wydaje, że to jest ostatnia liga Ark Trapów. Po prostu ostatnia. Ark teraz dostanie tak po dupie, że nikt go nie tknie. Po prostu. Takie mam odczucie. Takie wrażenie. Dajcie fragi tutaj. O, owner 100% more sulfite. O, to polecimy sobie na jakąś 16. O, ale będziemy biegać. Może dzisiaj wieczorem też. Na wyższym monster levelu. Cześć, Rudy Kagami. Siemanko, witam. Fragmenty na Ziri. Nie, fragmentów nie chcę, dziękuję. Oho, odpalił się kurwa sąsiad. Nie. Nie. Ja nie wiem, od momentu kiedy mam wolne, ziomek tak zaczął napierdzielać. Sekundka. Sekundka, przerzucam sobie karty.
Tobie również, Guildmaster. Miłego dnia życzę. Fajnie, że wpadłeś. Miło. Ale tobie irytuje, nie? Tak nie może być. Nie. Nie zaznaczyłem wszystkiego? Jest. A za chwilę mówicie opening, jakiś karcioszek sobie porobimy, tak? Może być. Może być. Są mapeczki. Tempero, slack. To nawet teraz otworzymy. Cyk, 5 egzaltów. No prawie. Prawie. Kilka razy, nie powiem, na shotach widziałem. Widziałem, jak ziomeczki brali egzalty, wyciągali z tego. Cześć, lol, siemano. No, z półtora miesiąca temu. Półtora miesiąca temu. A propos Ubera Aziri, Guildmaster, grałeś Arkiem, byłeś na Ubera Aziri. To teraz wymaksuj jakiegoś Melasa, który zabije Ubera Aziri. To już będzie wyzwanie. To będzie wyzwanie. No, mi się Shaper Shaker nie zamknął. To zabić dziada trza. Sprawdzam, co tu jeszcze. No i tak mi dałeś, stary, od cholery. Mam jeszcze jeden shaper set. Trzech fragmentów do Chayuli brakuje, sześciu do Ulnetola, jeden na fire jest, więc może amulecik sofa spadnie. Dzięki wielkie. O panie, The Pandemonius to jest to drogie coś. Znaczy, nie wiem jak teraz. Czekajcie, że my to tak... Jakieś makro odpalimy. A, stara, bo stara wersja, ale niech się odpali. No whatever. O, ringi na Lore Wave'a. Ez. Dobra, nie będziemy braci. O, 4 heksów było, już sprawdzamy. Halo, Ctrl D? It works? No kurczę, 3 egzalte torbiki taki Pandemonius kosztuje. On pod Cold Snap'a? Oh fucking P. Tęsknię za nieprzyzwoitymi słowami. Halo, policja. Jakie nieprzyzwoite słowa? Ej, my tutaj kulturka 100%. Panie Arturze. Jejku, mapeczki powalowane. Jeśli chodzi o Lore Wave'a, to chyba nawet nie mam taba pod Lore Wave'a. A, jest tu. A tu były dwa ringi, to te wrzucimy tutaj. Dzięki wielkie, Karolu, za masę currency. My wracamy na Shapera. Pierwsza forma na nas czeka. Tak, tak. You force my hand again. Ja nic twoją ręką, Shaper, nie robię. Co ty chcesz ode mnie? A mapki Onik nie, stary. Chyba, że masz jakiegoś The Putrid Cloistera, czyli mapkę z kartami. A to pierwsza forma dopiero, to tam wiesz. Nie, ja ci mówię, tu mi spada albo flaszka, albo amulet. Nic innego nie spadnie. Zablokowałem sobie drop, stary. Tak, wal tym beamem. Dobra, i pierwsza forma poszła.
Jak mi się uda ten shattering steel zrobić na samym początku ligi. Nie, Inspire Learninga nie chcę. Nawet jakbyś miał Headhuntera, to bym nie wziął od ciebie. Bo ja co najwyżej ten pasek mogę, nie wiem, dropnąć i zwalić. Chociaż jak w nowej lidze dropnie Headhunter jakimś dziwnym trafem, czy to z bestii, czy to z alwy, skądkolwiek, to leci od razu na sel. Nie ma co się szczypać w tej kwestii. No i jeszcze jest jeden boss w tej grze, którego mi się nie udało zabić. W następnej lidze będę w niego celował. Mianowicie jest to Owl the Crystal King. Jeszcze mu w pierdzielu nie spuściłem. Jest jedyny boss, który jeszcze mnie przerósł. Cześć Gigu, siemanko! Padam, bo po nocce jestem, ojej! No ta, byłeś wczoraj na transmisji, teraz jeszcze po nocce się pojawiłeś? Oj, szacunek wielki, Giguś! Siemanko! Manko, odpocznij sobie! Shapera to już na hardkorze można walić. I dzięki wielkie za łapkę w górę. Zasięgi zawsze na propsie. Quickly. Kurczę, wczoraj 24% mi się wbiło na 9 levelu. Ale jaja. No dobra, druga forma jest. No co mówisz, rękawiczki 0? Jak rękawiczki, dodajesz mi 10 eksów. Poskoczysz? A jak? Na chillaucie. Trochę od cholery, Karolu. Od cholery. Ja muszę się uzależnić od hazardu. Przynajmniej w połę. Bo z fusingami to nie ma żartów. Jak się wkręcisz, to się nie wykręcisz. Ojejku, człowieku. To bijesz tymi kulkami. Aś ty zgupiał. Dobra, Ez. Trzeci wypadł? Trzecia forma. Jeszcze za dwie minutki. Nie, bez takich. Bez takich. Ja zrobiłem 5 razy Shapera, to widzę 5 razy zostałem rękawiczki. Ojejku. Ja tak miałem z Uber Elderem, że totalny bullshit. 0 dżeweli, a 6 razy padło. A 6 razy ziomeczka położyłem. O Jezu, buy me some time. Chodź, Shaper, chodź. Do nogi! W momencie, kiedy kurcze fazy się zmieniają, Shaper, ten drugi powinien ginąć, bo istnieje prawdopodobieństwo, że ten siusiak nam Zanę zabije. To jesteś 0,10 jak w plecy, bo spadły mi rękawiczki.
Ale dziad z ciebie. Ja nic nie powiedziałem. Dobra, dobra, a to się kameruje. To się kameruje. A jak? Dobra, zwalimy sobie je. Na film go. No, bardzo chętnie. Rasam chide out. Nie, Karolu, na standardzie końcem końców też opłaca się jakieś tam currency trzymać gdzieś, bo jeśli przejdzie ci postać, drzewko, zawsze po końcu, na rozpoczęcie nowej ligi, bądź na końcu, nie, chyba na rozpoczęcie nowej ligi zawsze masz reset drzewka na każdej postaci. Exalty się przydadzą do kupna gearu. Takie itemy jak Impulsa 6 Link, bądź jakieś Legacy Shit itemy, na standardzie są tanie. Szczególnie jak wypadały na przykład na Perandus lidze, bądź nie wiem, na Bestiari lidze, jakieś farule, aż farul cały czas w cenie. Można coś tam pokombinować, zrobić jakiś jeden, dwa buildziki, ubrać kosmicznie i elo. Żeby było do czego wracać. Gdzie ty masz nick? Nie wiem. Dobra, już cię widzę. O, biedak, skinów nie ma. Dwa miejsca. Wybrałem się już. O, takie buty. O, to czajulkę sobie na pewno polecimy w takim razie. Może nawet jako pierwszą. Tylko musicie mi dać chwilę, idę siusiu. Jeszcze karcioski pootwieramy. Zeweli, to ja nawet nie sprawdzam, co ty tu masz. Ale widzę, że ciekawe. Life, lightning. Fragi, cyk, pyk, 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 pyk. O, każdego tego mamy. Nice! Każdego Beatstone'a. Nie mam już tego, miałem ten hełm z enchantem pod Stormbranda, ale chyba sprzedałem już. Ezu. Już oddałem za darmo. O, wrzucę setuarka na... Niech się leveluje. No tam jest parę takich jewelry, chyba 19 czy 18, 20. O, jak tam będę, nie wiem, mapki biegał, to coś się... Ktoś się poleweluje, może się do 20 zrobię gemiki. Nie, się już nie chciało. Dwa Harbinger Orby, to zaraz wrzucam w 15 jakieś. Tu mam dwa razy Primordial bloki. Poczekaj, chwilę. Zara wejdzie. Jakiś Beachheadzik. A jak, kurde, Beachhead 15. Dajcie mapy. Powinien być Beachhead. Tak jest. Heda nie mam. Co? A, Beachheada nie ma na mapie akurat. Whatever. A, wiesz, posadzikacie w ostatnim bossie. No, ulepszanie Breach'a. A, whatever. Nie, jeszcze nie wkręcam w tę ligę, tak żeby, wiesz, na streamie było co porobić, pograć coś. Panie, fosilki, perfekciki. A to wrzucę se gdzieś. Ja nie do map wrzucałem. Tu. Dobra, dwa miejsca zostaw. Chociaż. O. Jeszcze mam parę 15. O, 15 się zdadzą. 14 też chcesz? A jak? Mam 30 sztuk. O, ja pierdzielę. A nie, tego nie przemielę. Ale wiesz, zawsze jakiś Uber Elderek może siądzie, kurczę. Może jakiś Uber Welderek siądzie. Dobra, to ty tam sortuj, a ja za chwilkę wrócę.
No dobra. Jestem ready. Moment. Chcesz na 20, 12 quanta rootless. Nie, czy ci się balować? Nie. Dobra. Co to za jakieś buforowanie? Co to ma być? Ale... O co chodzi też transmisja na żywo? Dobra. Do ustawienia wideo. Ups! A będzie coś z Opsem pokombinować dzisiaj jeszcze? To ty, żeś do tej flaski skraftował? Ridus ma na cost of skills during flask effect. Co? Co to jest za shit? A nie, jak ty chyba ligę zacząłeś dzisiaj. No właśnie nie. Musiałeś niezłe opcje mieć do wyboru w krafcie. No. Nie było zbyt ciekawie. Znaczy, co jeszcze ci mogę oddać? Dobra, starczy, tego jest tu panie. Medzik 15, 16, legendarne, czekajcie. Co ja miałem zrobić? A czajule mieliśmy polecieć. I karty otworzyć, czekaj, gdzie są karty? Tylko takie normalne, unikalny item, legendarny ring, Val Temple, o, też super. 20 fusingów, może być, body armor, impulsa jak nic, legendarna mapka, jakiś gamblerek, dżewelek. Item tego najdroższego u Natural Inflicta jestem zadowolony. 20 gem katerów. Jakieś Bridgestone'y mogą być. Komrucy, elegancko. No i tyle. Tych lepszych karcioszek. Piękniej na lokalnym. Nie, Javelin nie chcę. Ja nie będę siedział i tradeował. Szansa na dodge, czyli crap. Tyk, tulik. 20 quality, armor scrapiki, 10 valorbów, to standardzik. Dżewel! Najlepsze jest to, że dżewel pod Endurance Charge, no dobra, teraz kosztuje chaosa. Ale był etap ligi, gdzie taki dżewel kosztował do 5-6 chaosów nawet. O, cosplay wheel, cyk! Ohoho! Cosplay will increase damage po Valorbie. Pogchamp. Mapka bez reflektu. Nice. Jeszcze mam coś takiego, jak chcesz sobie to sprzedać, też jest pewnie warte parę chaosu. Nie, już nie traduję stary w lidze. No tak, żeby jakieś mapki mieć do biegania wyższe, bo dziewiątki, dziesiątki to już mi się żygam nimi. Te wszystkie jewele, które wystawione były od 1 do 3 heksów już zostały. No, easy. Trzeba było powiedzieć wcześniej, że będziesz grał, to by ci zostawił. A skąd ja miał to wiedzieć, że ja będę grać? Panie, to... To samo, ci tak przeleciało. To samo z ciebie przyszło, no. Cześć Bartku, siema. O, samo, jeszcze to ci mogę dać, to ci się też może przydać. Samo z siebie to wyszło, kurczę. Już masz? Tak, już mam, dziękuję. Mam komplecik czajuli. Mam, tutaj zero mnie uratował. O, ten to się do amuletu przyda akurat. No. A, ale mam 3. Walniemy sobie na początek czajule. Dajcie fragi, esencję, a dzięki. Dobra, DPS, Boltedę, DPS jest. Nie wiem, jak chcesz, to chodź, never. Czy ja mam DPS? Ciężko stwierdzić. Na solo daję radę. A jak będzie w party? Nie mam pojęcia. Jemy, zobaczymy, damy. O, jest free for all nawet. Idę sobie StarCraft'a okay. Pograć. Jakbyś potem grał w Roe, to daj znać, to zajdzie. Mhm. Okej, okay. Będę cię pingował na tym. Na Discordzie. To będziemy pingować. Ktoś buforuje? No mam obraz w OBS-ie źle ustawiony, wiesz? Ja też to widzę, że są jakieś błędy.
Bym musiał wyłączyć i włączyć transmisję. Dobra, polatamy chwilę. Potem TP stawaj. Tak, tak, wiadomo. Polatamy chwilę, zrobimy tą czajulkę jednego ksofika. No i wieczorkiem też strumyk się pojawi. Ja sobie to wszystko uporządkuję, posortuję. Będę wiedział, co robić. Napełnimy paliwa. O, stres minus 48. Nie, mi te błędy wyskakują też. Ja nie wiem, wczoraj było wszystko dobrze. O, troszkę dipsu brakuje. Dawaj, dawaj mordo tym moltenkiem. O, szepę Tropical Island. I o tą mapkę mi chodziło, bo mamy tam paliwo, prawda? A jak? Kurczę, elegancko. I to jest właśnie Molten Strike. Podobno strasznie słaby. Tak, by the way. Podobno Moltenem w tej lidze nie da się grać. A, guzik, prawda. Guzik, prawda. O, fajny drzewelek, by the way, dropnął. Increase house damage per 10 intelligence allocated in radius. Ty, można jakieś 30% house damage'u jeszcze dodatkowo wyciągnąć? A może kolejna liga to będzie właśnie house meta? Kto wie? Te nowe skilluchy. Pod chaosik. Co to z duszkiem? Czajula z duszkiem, the fuck is this shit? Nie! Nie, zabił mnie! Ej, bez kapy, że nic nie dropnął. Nic! Ani blessingu, który mógłby nam wziąć tego, on się zabił już. Poprawić budżet, ani żadnego itemu z Chajuli. Nice! Ja myślę, że jak wrócę po miesiącu do Pawo w Exile, to tu RNG będzie tak zajebiste, że to szkoda gadać, a tutaj? Ups. Dobra, fajny Javel był, by the way. Dobra. Walniemy tego ksofika jednego, po ten amulecik, już niech będzie. Ale zrobimy to troszeczkę inaczej. Weźmiemy sobie jednego blessinga, żeby gra już wiedziała z góry. Wrzuciłeś takie coś do niej. Nie, nie wrzucałem. Żeby gra wiedziała, co ma dropnąć, bo tylko na ten moment amulet opłaca się ulepszać. Jeszcze. A, zginąłem aury. Raz. O, tak? To chyba już. Tak, już. Już, już. No i tutaj już ten damage widać. Nie ma co. Jaki to był duch, a nawet nie wiem, wiesz?
Podchodziło mi pod tego ducha, co zwłoki respi. A jak przelatuje przez moby, to te moby wybuchają. Czyli martyr? Chyba tak. Ale nie dojrzałem. Ktoś musiał cofnąć transmisję, zobaczyć, co to za duszek był. Ale nie był jakoś bardzo agresywny. Bardziej bym powiedział na chillku. Tak spokojnie do nas podszedł. O, dajcie mi jeszcze Valorbika. Nie chaosa, Vala chcę. Dajcie Valorba. No, Robert, mówisz, że obfita liga strasznie dla ciebie. Coś napierdzieli to postaci, setny level. Grubo. Grubo. Jej, karkaszdak! Kurczę, żeby tak na początku nowej ligi leciało, to człowiek byłby zadowolony, nieprawdaż? Jeszcze kawałek. Kurczę, tu karkasik, jakaś belly, impulsa. Spotkać licza, dropnąć rękawiczki z dwoma soketami i do przodu. Do kolekcji w trakcie progresowania kontentu dwa, trzy egzalty i można grać. Dobra, walimy tego dziada. Co? Co ty żeś zrobił z tym bossem? A co to jest za Molten Strike? O, 6% maximum life! Szkoda, że to linków nie ma. A czekajcie, linki może, znaczy sokety może uda się zrobić. Ej, Karol rzuci trochę javelerów. Więc let's see. Tak, by the way, prawie perfekt życie. No, piątki wchodzą jak złe. No dobra, to walimy. To se zwalił. Cześć, Psyruś, jak tam twoja jaszczurka? Mapy, fragmenty. Fragi. Co my tu jeszcze możemy iść? No możemy iść tula. Lećmy jeszcze tulika sobie. Jak już mam cię, jesteś taki mocny i agresywny. To jak najbardziej. Dawaj, ula tula. Chodzi, denerwuje człowieka, czyli od ostatniego czasu nic się nie zmieniło. Czyli wszystko dobrze. Ten sulfit, jak ma skraby, to na kwęty wysokie, może bez reflektu tylko. Tak, wiesz co, no teraz jak dostałem mapy tutaj od chłopaków. Dostałem mapeczki od chłopaków, to jak najbardziej. Ale to już po południu sobie ogarnę. Nie wiem, jak będziesz, to można, będzie można polatać dla sulfajta. Po południu, tak myślę, piąta, szósta. Ja też pozamieniam te mniejsze, postaram się pozamieniać przynajmniej te mniejsze karencji. Mniejsze karencji na chaosy, bądź no, na chaosy. I pokupuję tych skrabików troszkę. A mówię Danto, żeby mi z 5 egzaltów rzucił, to chociaż tą kopalnię będzie można pobiegać.
Ej. Robercie, tym Sionem nie masz problemu z niczym, nie? Każdy bosik pada bez większego zaangażowania z twojej strony. Ale zaglecą mapy, to chociaż icebergi mogłyby latać. Bo ten Glacial Hideout przydałoby się mieć, nie powiem, że nie. To jest świetny. A no, mechaniki trzeba się nauczyć. Też jak Melasem podchodziłem do Uber Eldera, dostawałeś jedną bombę za 5000 życia, gdzie miałeś 6200 i nie wiedziałeś, co się dzieje. No, trzeba umieć się ustawić, zgadza się. No i decoy totem for the win, wiadomo. Zamiast ancestrala ofensywnego, to taki defensywny. Dobra, to myślę, że nawet portal nie będzie potrzebny. Taki defensywny decoy totem się przyda. No co to jest za RNG? Ale bullshit. No dobra, to dawajcie jeszcze jednego tula. 10. Weźmiemy od razu jakieś walorby ze sobą, żeby walować itemy. Najmniej te legendarne klaty. Bo jest szansa na 6 linka, aby dorwać. Tak. Czekaj, da się do tego fragment dorzucić? Nie da się. Do Bridgestone'a się nie da fragmentów dorzucać. A to ci niespodzianka. Dawaj, Robercie, daj trochę tego szczęścia. Niech spada ten mirror jeszcze na tej lidze. Spal 6 kolejną. A i walorbów zapomniałem. Kurwa. Ja nic nie mówię, ale ten bridge powinien być zrobiony w sposób taki, jak kopalnia. Jak traktor wózek Ursus. Wózek firmy Ursus w sumie. Że jak go wyprzedzisz, to wózek zapierdziela. A nie, że nie wiadomo, ile czasu trzeba czekać. Cześć, Cinku, witam z rana. Jak teraz nie spadnie żaden item, to się zdenerwuję, bo to będzie czwarty Bridgestone. Chajula spadła bez niczego. Z Xofa dostaliśmy... Z Xofa dostaliśmy Blessinga. Pierwszego Ulnetola nie było nic. Tula, przepraszam. Tula nie było nic. A teraz lecimy drugiego Tula. Drugiego i ostatniego zresztą. Drugiego i ostatniego. Jest Valorb! +2 do Warcry Gemów.
Ale widzicie, oprócz tego karkasa, co żeśmy walowali, to nic się nie ten. Słabych roli nie mieliśmy. A, bo to jest chowa Molten Strike. O, panie. Ja dopiero teraz zauważyłem, czym twój totem, Robert, bije. Mi wypadł Halikon i wlez jednego. A, no widzisz. Nie ma RNG na tej lidze, nie ma. Chowa Caity, jeszcze lepiej. To jeszcze lepiej. Cześć, spaczony, siemano. Easy game. Easy game. Ktoś pisał o Hale, co nie? Ktoś pisał? Zaczarowałem. A jak? A jak, kurczę? PogChamp. A jednak. To 4 razy sztuka w tym przypadku. To drugi gdzieś na sel. Może uda się dzisiaj sprzedać. 29 Exalta, 400 chaosów. A wystawię je po 400, czemu nie? Troszkę taniej. Jeden za 400, drugi za 410 i niech sobie leżą. Oho, sąsiad się włączył. A propos CI, to udało mi się taki hełmik zrobić. No ale podchowę to ciężko, bo tam chyba Dexa, Inta potrzebujesz? 342 ESA. Więc niezły. No, ja widzę, co ty tu masz. Ja pierdzielę. Czekaj, quality to jest suffix, tak? Czyli zamiast resa, no zamiast resa mógłbym jeszcze quality dokraftować do tego hełmu. Ale jest fajny. Jest fajny i to jeszcze z enchantem pod Molten Strike Projecta jest. Ja pierdzielę, co to jest? Sąsiad, wyłącz się, dziadu rudy. Półtora tygodnia już ten remont wali, ziomek. Półtora tygodnia. No, Zana się nie zmieniła. Być headem poleciał, ale mi się nie chce, szczerze mówiąc. Nie chce mi się być heada leczyć. Ale kopalnie pobiegamy. Int ważny, no to int. Int Dex tam. Dexa też można grać. Ale jeżeli grasz pod CI, to int. Jak najbardziej inteligencja. Tym. Mam jakieś przepowiednie? Mamy dwie. Mysterious Gift. 5 Legendar itemów do Vendora. Mam takie? Raz. Dwa. Coś się znajdzie. 3. Co to jeszcze jest legendarnego? 4. Jeszcze jeden legendary item. Ale legendary, nie jakiś złoty. Tej flaski nie dam. A w sumie może być. I cyk, i dostaliśmy dagerek do levelowania. No to niezły dagerek. To nie streamuję na Twitchu? Czekam, aż mi Twitch odpisze. Bo Arapaima i jego przydupasy stwierdzili, że mnie poreportują. Mi poszło za jakieś 10, może więcej raportów.
No i Twitch zareagował dość szybko na to. A nawet sprawdzę sobie pocztę. Dostałem odpowiedź. Jeszcze nie. No to jest długotrwały, można powiedzieć, proces. Długotrwały proces. Cześć, Gosiu. Zajęcia dopiero na 16. Kurczę, przełożyłbym sobie je na rano. No i co? I od 3 będziesz siedzieć do wieczora. Not like this. Nie, też mi się wydaje, że to z automatu poszło. Cześć, Shiv. No tam żyje. W porządku. Dziękuję. Idę z Zerem zaraz ponapierdzielać trochę w tego. Zerem ponapierdzielać troszeczkę w tego, w ringa. Poszczylamy sobie. Nie, ja nie robię challenge'y. Nie, ja tak tylko, wiesz, na potrzeby streamu, żeby coś tam w tle było. Odpaliłem połę. Mówię, wieczorem pobiegamy sobie kopalnie, jak ktoś by miał ochotę. Bo tak maksimum 2 osoby. Żeby też nie klatkowało. Właśnie, co jest z tym YouTube'em, kurczę? Ejcie, gdzie to jest? Jest. Do ustawienia wideo. Klatki. Klucze powinny występować nie rzadziej niż 4 sekundy. W tej chwili nie są przesłane z zasadną częstotliwością, co będzie powodować buforowanie. Dziwne. Jednym słowem. To się zrobi. No Sulfite się pisze, najpierw potem żadna luza kopalnie. Jestem Sulfite, zbiera, daj znać. Okej, okay, no ja myślę, tak możemy się w okolicach 17:00-17:30 ustawić. Na bieganie tego Sulfite'u. Ja trochę posiedzę w połę. O, posprzedaje się, tu Exalta się sprzeda, co tam, jakieś pierdoły się na pewno znajdą. Guardianów, może jakieś pojedyncze, chociaż nie, karty ja nie sprzedaję. Może te amulety się sprzedadzą, to tych Sulfite'ów nakupujemy. To chociażbyśmy 8-3 pobiegali sobie te... 8-3 Monster Level pobiegali, może by się jakiegoś Aulka jeszcze spotkało. No, zobaczymy. Zobaczymy. Cześć Karolu, dzięki wielkie za itemki. Od Dantowskiego Wlara wezmę jeszcze z 5 Exaltów. Nakupuje się tych kamyków pod Sulfite. Aj, nie mi to oceniać, kto powinien... O kurde, byłem w tą wiertarę, ziomek. O 16:30, no ale cały dzień mech, nic nie idzie zrobić. Rado być nie mogą, bo mamy z kolesiem, który w szkole jeszcze raz uczy. A jeszcze w szkole uczy. Takie buty. Takie buciki. To on uzdolniony w takim razie. Aj się tu jest. Wyszędzy mogę zrobić niby, ale mi się nie chce już chyba. No nie, no tego 36 to bym dociągnął jakoś. Dociągnął. Jakby już było zrobione. No, Atlas Objective sporo. Sporo. 400 to już jest taki totalny grind. Lecę, no ja też lecę, czaty. Dzisiaj odpalimy się znowu w okolicy godziny, nie wiem, 19:00, 20:00. Teraz jeszcze sąsiad się uruchomił, to już w ogóle. Własnych myśli nie słyszę. Więc idziemy sobie trochę ponapierdzielać w ROE jeszcze. Potem przerwa od peceta. O mojego dzionka również. Fajny dropik był, amulet spadł. Oby do nowej ligi. No jeszcze te 2 tygodnie. Już dzisiaj wieczorem może jakieś info wyjdzie, jak posiedzimy do tej 23:00.
Bo to co dzień, co dwa dni teraz GGG najprawdopodobniej będzie wypuszczać jakieś znowu strzępki, bo strzępki, ale informacje. Jakieś nowe, bo już mnie te wywiady ze streamerami zaczęły denerwować powoli. Interview of to, srutu tutu. No fajnie, fajnie, że takie wywiady są prowadzone. Ale mi te newsy nie podpasowały. Nie też sąsiad? To Gosiu, jak my sąsiedzi. Jak ty moja sąsiadka pewnie. Więc ja również wam życzę, czat, miłego dnia i mam nadzieję, że do usłyszenia wieczorem. Trzymajcie się, cześć!